Cześć. Jeśli akurat przymrzecie się do zmiany smartfona, no to jest to akurat bardzo fajny moment na zakup modelu z 5G. Zwłaszcza jeśli nie chcecie wydawać więcej niż 2000 zł, a najlepiej, żeby to było gdzieś bliżej 1500 zł. No i okazuje się, że możemy spokojnie wybrać 5 takich modeli, które będą przy okazji oferowały na przykład ekran AMOLED albo odświeżanie 90Hz czy 120Hz. Także jeśli jesteście ciekawi, co możecie sobie sprawić, co będzie obsługiwało już właśnie nową generację sieci, no to zapraszam do materiału. Skoro żyjemy w Polsce, to w pierwszej kolejności polecimy Mi 10 Lite 5G od Xiaomi. No ale żarty żartami, to po prostu jest bardzo fajny telefon. Procesor Snapdragon 765, ekran AMOLED, 6 GB RAM-u, a to wszystko za jakieś 1300 zł. Serio, to jakieś 300-400 zł więcej niż nowe modele Redmi, które ani nie mają wybitnie dobrego procesora, ani ekranu AMOLED, ani tym bardziej nie obsługują 5G. To jeden z tańszych telefonów, które obsługują tę sieć, a przy tym jest naprawdę solidny. OnePlus Nord promowany był jako smartfon, który oferuje wiele za niewielkie pieniądze. A jak jest w praktyce? No, nie najgorzej. To, co rzuca się w oczy, to 90Hz ekran LCD i przyzwoity aparat z główną matrycą o rozdzielczości 64 megapikseli. Jest też spora bateria 4300 mAh, a cena? No, też około 1300 zł, a w promocji znajdziecie go znacznie taniej. Ten model to wyjście z wysokiego C na polski rynek. To właśnie modelem X50 firma Realme chciała pokazać, jak robi się średniaki. Niezły procesor Snapdragon 765, ekran IPS z odświeżeniem 120Hz, przyzwoity aparat, no i oczywiście obsługa 5G. Cena to około 1500 zł, ale niekiedy znajdziecie go w promocji za 1200 zł. Jeśli szukacie względnie drugiego telefonu z dużym odświeżeniem i 5G, no to jest to jednak idealna propozycja. Motorola to króle średniaków i Moto G5G był niezbitym na to dowodem po swojej premierze. Wtedy był najtańszym telefonem z 5G, no ale teraz podrożał i kosztuje więcej niż wszyscy poprzednicy. Czy oferuje przy tym coś więcej? No właśnie nie do końca, ale Motorola po prostu robi solidne telefony, więc być może część z Was będzie mogła przymknąć na to oko. Dostajecie ekran IPS 60Hz, Snapdragon 750G i 6 GB RAM-u. Cena? Od 1600 zł do nawet 1900 zł. Samsung nie jest znany z dobrych, tanich telefonów, bo skupia się na flagowcach, jednakże A42 to dowód na to, że jeśli koreański producent chce, to potrafi. Ten model za około 1500 zł oferuje ekran Super AMOLED o przekątnej 6,6 cala, co czyni go ogromnym. Ma też poczwórny aparat czy pojemną baterię aż 5000 mAh. Jeśli ktoś w dodatku lubi nakładkę tej firmy na Androida, to może się okazać, że to naprawdę przyzwoita propozycja. Jak sami widzicie, na smartfon z 5G wcale nie trzeba wydawać majątku. Te 1500 zł wolnej gotówki w zupełności wystarczy, żeby mieć ekran AMOLED czy większe odświeżanie, no i oczywiście 5G. Mam nadzieję, że coś z tego wybierzecie dla siebie. Będę przeszczęśliwy, a tymczasem żegnam się, trzymajcie się, na razie.